Cześć, tu Michał. Dziś kolejna wyprawa rowerowa w okolicach Kalisza. Tym razem chciałem pojeździć po lasach i drogach wolnych od dużego ruchu samochodowego. Niestety w samym sąsiedztwie miasta nie ma dużych kompleksów leśnych. Zdecydowałem się więc na trasę w kierunku Turku i powrót przez Zalew Murowaniec szlakiem Natura 2000 prowadzącym Doliną Swędrni. Oczywiście, można było przejechać jeszcze więcej obszarów leśnych Puszczy Pyskiej. Chciałem jednak, żeby trasa nie wyszła zbyt długa. Zakładałem również, że odcinki leśne i polne będą z dużą ilością piachu. Łącznie trasy wyszło około 70 km. Start z Kalisza przez osiedle Majków. Dalej ulicą Długą. Wojciechówka i do Skarszewka. Ruch niewielki, więc jedzie się świetnie. Mijam kolejne miejscowości. Biernatki, Żelazków. Ślad trasy zamieszczam w opisie. Koło Jankowa zjeżdżam z asfaltu. Tu już pojawiają się odcinki szutrowe i piaszczyste. Dawno nie padało, więc piachu jest sporo. Trzeba to brać pod uwagę. Jazda po takiej nawierzchni wymaga lepszej kondycji niż jazda po asfalcie. To jest oczywiste. Wreszcie las. Zakup roweru na kołach 29 cali był dobrym posunięciem. Nie ma znaczenia, piach i leśne dukty. Pokonuje się je bez wyraźnego problemu. Są jednak odcinki, które lepiej omijać, wybierając te mniej piaszczyste. Faktycznie za kilka lat w Wielkopolsce może być pustynia. Jak nic się nie zmieni, będzie kiepsko. Zimy bez opadów śniegu, mało dni deszczowych wiosną i rezultaty widać gołym okiem. Sucho jak cholera. No i to jest ten cały bajer. Jestem sam. Na drodze nikogo nie ma. Oczywiście są zabudowania, ale ludzi zero. I to jest piękne. Szkoda, że trzeba odjechać kawałek od Kalisza, żeby takie coś znaleźć. Nareszcie wjeżdżam do sporego kompleksu leśnego. To Puszcza Pyzdrska. Nazwa pochodzi oczywiście od Pyzdr, niegdyś miasta królewskiego, jednego z najstarszych miast lokacyjnych w Wielkopolsce. Z uwagi na niesprzyjające warunki dla osadnictwa, obszar puszczy pozostawał niezasiedlony do końca XVII wieku. Dopiero później, około 70 wsi, założyli we wnętrzu puszczy osadnicy holenderscy. Do naszych czasów na obszarze Puszczy Pyskiej zachowały się spore kompleksy leśne o powierzchni około 20 tysięcy hektarów. Krajobraz puszczy rozmaicają liczne wydmy, niektóre są bardzo wysokie. Najpotężniejsze z nich ciągną się między wsiami Stara Ciświca i Lądek. Jedynym mankamentem jazdy po puszczy rowerem to piach. Jest go tutaj bardzo dużo, a niektóre trasy są praktycznie nieprzejezdne. Wyjeżdżam na drogę Turek-Kalisz. To najbardziej niebezpieczny odcinek całej trasy. Po chwili skręcam w lewo i opuszczam tą ruchliwą trasę. Dojeżdżam do zakładu utylizacji odpadów komunalnych Orli Staw. Ja odbijam znowu w las i delektuję się jego zapachem i ciszą. Tylko ja i las. Od czasu do czasu dostrzegam jakiś ruch. To sarny i zające, ale w tych lasach są również wilki. I ślady widziałem podczas leśnej wędrówki po puszczy. Film można oczywiście obejrzeć na kanale. Docieram tym razem do Starych Prażuch. Znajduje się tutaj prawie 200-letnia świątynia opuszczona po II wojnie światowej. Dziś niestety to już tylko ruina. Czytałem, że w 2021 roku odbywały się w niej czarne msze. Na podłodze wyrysowany został pentagram. Tak czy inaczej, warto zobaczyć ten obiekt, póki jeszcze coś z niego zostało. Dalej kieruję się na południe w stronę Zakrzyna. Znów pokonuję leśne dukty, pola i tak w kółko. Szkoda, że nie mieszkam w bardziej górzystej okolicy, ale radocha z jazdy przez te tereny też jest ogromna. Wreszcie docieram do Zalewu Murowaniec. Zbiornik powstał w latach 2002-2004, zasilany przez rzekę Swędrnię. Poza funkcją retencyjną pełni on funkcję rekreacyjną. Na brzegu można spotkać wędkarzy i ludzi odpoczywających od codziennych obowiązków. No i nie tylko. Kalisz ma to do siebie, że dookoła Kalisza jest bardzo mało lasów, przynajmniej w bardzo bliskim promieniu. Trzeba odjechać niezły kawałek, żeby się udało pojeździć po jakimś lesie. Dla mnie w tej jeździe rowerem chyba najfajniejsze jest to, że poznaję nowe miejsca, których nigdy nie widziałem, przejazdy, które się nagle okazują, że prowadzą do miejsc, które znam. Mam w ogóle zamiar zrobić listę tras wokół Kalisza i trochę dalej. Tak, gdzie można wziąć rower na samochód i podjechać w niedalekiej odległości i tam zacząć jeździć.
powiedzcie, co o tym sądzicie. Dalsza trasa prowadzi Doliną Swędni, gdzie powstał szlak rowerowy Natura 2000. Sama Swędnia jest małą rzeką stanowiącą prawy dopływ Prosny. Jej długość to niecałe 50 km. Przy wyższych stanach wody jest to świetny szlak wodny. Miałem okazję nią płynąć. Możecie zobaczyć relację ze spływu, link oczywiście w opisie. Rowerowy szlak natomiast prowadzi głównie przez odcinki leśne i pola. Za miejscowością Dębę można odbić na Skarszew i wrócić do Kalisza przez Wojciechówkę. Można też pojechać dalej szlakiem Natura 2000 przez Rozdziały i zahaczyć jeszcze o Zalew Szałę. Ja pojechałem lasem do drogi Rozdziały-Skarszew i wróciłem do naszego Kalisza.